Hej, hej, witam się z wami recenzją niesamowitego thrillera psychologicznego jest to pozycja ten kogo Kochasz nie umiera napisała ją pani Anna Platt, a dostam ją do recenzji od wydawnictwa Harper Collins i premiera to 23 październik 2024. Przyznam się Wam, że no dawno nie czytam takiego thrillera psychologicznego, który totalnie bym nam zawładnął. Gdzie opowieść trzech różnych osób, które ze swojej perspektywy opisywały, co im się przytrafiało, jakie mieli życie, z jakimi problemami się tutaj borykali i jak bardzo nie spodziewałam się, że na końcu będą mieli z czymś styczność. Wiecie, przed wami opowieść trzech postaci. Pierwszej kobiety, która wyjechała, by w końcu rozpocząć nowe życie z daleka od swojej przeszłości i na jej działce właśnie odnaleziono podczas prac budowlanych zwłoki. Ona wraz ze swoim przypadkowym towarzyszem stara się odkryć zagadkę denata. W drugiej opowieści poznała mężczyznę, któremu zachorował ojciec i no, kiedy chciał być dla niego dawcą, wychodzi na to, że ich DNA się nie zgadza. Wiecie, by całkowicie poznać te wszystkie wątpliwości zaczyna prowadzić swoje małe śledztwa. I tu nasuwa się kolejna historia, która tak naprawdę najbardziej mnie ciekawiła, a była o kobiecie, która miała w swojej pracy romans. Taki, można powiedzieć, troszeczkę też obsesyjny. No, miała też takiego pierwszego mężczyznę, który totalnie wszędzie ją nachodził, a ona szukała sposobu, żeby od niego odejść. No i kiedy w końcu go znalazła, okazało się, że jej nowy szef wpadł nie tylko do jej oka, ale do jej serca. No i on jednak miał swoją rodzinę, lecz wychodziło na to, że ona też nie jest mu obojętna. I więc w jaki sposób losy tych trzech ludzi w ogóle mogą mieć wspólną historię? Czy faktycznie fabuła kręci się w tym samym czasie? I czym kończy się obsesja? I czy zrada ma prawo być niezauważona? Słuchajcie, ja po prostu przepadłam z tą książką. Ile tu zagadek, nieścisłości i tropów, które zawsze prowadziły do tego samego celu. Wiecie, ja, no nie miałam zielonego pojęcia, w jaki sposób skończy się ta historia. Ale powiem Wam, że czasami było mi trochę przykro podczas czytania, bo wychodziło na to, że wspólne sekrety tutaj ludzie bardziej dzieliły, jeżeli łączyły. No, była tutaj też taka osoba, która kiedyś spadła na samotno, totalnie zniknęła na kilka lat. Tu też jej troszeczkę będzie w tym rozdziale o niej. Potrafiła się podnieść, a następne wydarzenia sprawiły, że no, ból był zbyt wielki, żeby po prostu mógł w życiu normalnie funkcjonować. Podkreślona została tutaj też waga miłości rodzicielskiej, braterskiej i tej takiej wiecie gorącej, która łączy dwie połówki oraz nowe życie, które nieważne w jaki sposób byłoby poczęte, było dla nich najdroższe na świecie. Strasznie, strasznie mi się ta historia podobała. Przyplatała tutaj wątek thrillera z kryminałem obyczajówką i romansem w jednym. No, słowa z tytułu będą miały wielką rangę wewnątrz książki, tam gdzieś bardziej przy samym końcu. I powiem Wam, że naprawdę warto ją przeczytać. Jeżeli lubicie takie życiowe problemy, takie no, no ciężkość w tych wydarzeniach, kiedy musicie się z wieloma rzeczami borykać, nie wiecie, jak to wykonać, co się dzieje. No, to powiem Wam, że ta historia będzie po prostu idealna, żeby pokazać Wam, że nie zawsze te nasze problemy są tak wielkie, na jakiej rangi ich czasami posuwamy. Ale to, co się tu działo, to było po prostu mega wielkie i po prostu szalone. Ja wiem, że się powtarzam, ale ja totalnie jeszcze raz ją tak mocno przeżywam, że nawet nie macie pojęcia. Tak się spoufaliłam z tymi postaciami. Może powiedzieć, że polubiłam wszystkich, nawet tych niedobrych, bo każdy nawet w tym niedobrym czy nie. Miał to drugie dno, które było akurat tym drobnym, które miało ochraniać i, i czasami narobili takie rzeczy, które po prostu później ich niestety, ale psychicznie zniszczyły. Świetna książka. Jeżeli macie ochotę na thriller psychologiczny, po którym nie uśniecie, którego nie będziecie mieli ochoty przerywać, to zachęcam Was do lektury. Na pewno się nie zawiedziecie. Dla mnie była po prostu 10 na 10. Żegnam się z Wami. Pa, 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 pa.